tej strony Rudzia i dzisiaj witam Was w takim trochę nietypowym odcinku, bo znów widzicie mnie zamiast na przykład moją postać gracza. W dzisiejszym odcinku właściwie to witam Was na Back to School with Rudzia. Dzisiaj pokażę Wam, co kupiłam do szkoły i jak się przygotowuję do powrotu do szkoły. I myślę, że mogę odpowiedzieć też na kilka pytanek, które miały być na Q&A. Jeszcze nie zmontowałam go, miałam zrobić go na maj, ale to się wytnie. Powiedzmy, że kurde, chyba zaznaczyłam wtedy rośnie. Nieważne, w każdym razie zapraszam do oglądania. To chyba pierwszy raz robię takie back to school. W każdym razie, nie wiem. Chyba zaczniemy sobie od piórnika, co? Więc tak. Piórnik, chwila, bo muszę go rozłożyć, żeby wyglądał bardziej ładnie. A nic to nie dało. W każdym razie, piórnik wygląda o tak. Jest w krateczkach i ma tutaj przezroczyste. Czemu taki? Bo mi się spodobał. Więc tak, to w sumie pokażę na końcu. Następne to w sumie to farby. Dużo farb. Te same co miałam rok temu, bo tak, bo się sprawdziły. Może zeszyty na koniec, co? O, 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 o. Trzy ołówki. Są ładne i fajnie piszą ogólnie. Jak ołówki. Tak pewnie nie widzieliście. Ha? Widzicie? Z Rudzią uczycie się bardzo dużo nowych rzeczy. To ogólnie jest płaszcz Chewy. Trochę zasłaniam. No się nie mnie, a bardziej bajzer, który tam mam, nie muszę go posprzątać, bo jedynie sprzątnęłam to trochę z części biurka, które widać, nie? I mam takie długopisy awokado. Piękne są i piszą na czarno. Co tu dalej mam? Tu? To jest pudełeczko na wodę. Ktoś o mnie wspomniał w komentarzu na TikToku. Ostatnio. O ja pierdolę. Nie podoba mi się ta naklejka. Mogę ją odkleić tak, żeby się odkleiła cała. Udało się! No podoba, ale to tak lata trochę, nie? Ale nieważne. Tu odczepiamy i mamy tego. Takiego jeszcze nie miałam. Jestem na to plastelina. W sensie, nie wiem, kogo interesuje, jaką plastelinę będę używała w szkole, ale macie. Back to school, ja się pytałam was, czy chcecie. W sensie zrobiłam ankietę na poście na społeczności i przegłosowaliście, że chcecie, więc robię to dla was, nie? Ej, nie przypominam sobie, żebym to kupowała. Dobra, nieważne. Pędzle. Chwila, bo była jeszcze jedna, bo ja potrzebuję dużo pędzli. Takie, ale pewnie jeszcze jakieś kupię. Pędzle. Bo to są książki do religii. Dobra. Książki do religii, to jest... Mam nadzieję, że dobre kupiłam, bo nie wiem, szczerze, w tamtym roku mieliśmy podobne, tylko że tutaj jest jakiś, nie wiem, bad boy, kurde. A na drugim? A, tam jakaś dziewczyna. Te do siódmej klasy, tak? Oła! Klapki mi cisną. To też jest zeszło. Dobra, bloki. Też nie wiem, kogo to interesuje, ale bloki też pokażę. Jeden blok to jest blok rysunkowy biały. Hogwarts, tu jest Harry Potter, Harry Potter. To jest techniczny. Biały. Tu jest blok techniczny. Kolorowy. I to też będzie rysunkowy kolorowy. Okej. Dobra. Marker. Po co mi marker? Może się przyda. Gumki do mazania, mazajki tak zwane przeze mnie. Czemu ona jest brokatowa? Tego nie było, jak kupowałam. Satin gold. Satynowe złoto. Nieważne, mój angielski jest cudowny i nie rozczytuje się z tego, kurde. No widzisz to?
Co? Chyba widzisz mnie? Nie widać tego. I to jest druga i ona jest jeżykiem. Pewnie mi... Ta mazajka mi mówi, żebym jej nie jadła, bo bebe. Niedobre. Dwa kleje. W końcu będą dobre. Mam nadzieję. Rzucam to w ogóle do walizki, nie? O, tu mam... To są zakreślacze, czy... To... Nie no, tak... Zakreślacze, no właśnie. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Sześć zakreślaczy. Matne. O właśnie, propos matne. Ikierka, ikierka, ikierka. Kontynuuj. Ten. Cyrkiel mi został z tamtego roku, to nie kupowałam. Taśma. Cienkopisy. Tych jest dużo. I co, teczki zostały tu? Tak, tak. No dobra. No to teraz teczki. To jest teczka. Jeszcze nie wiem do czego. Później powiem, bo później będę myślała do czego. Będę pewnie do zeszytu wybierała. Bardziej jedna. Cztery teczki są ogólne. To jest druga teczka. Sześć. 50 teczek. Taka. Taką miałam, taki miałam zeszyt. O właśnie, zeszyt taki miałam. I z tego Tropicala też miałam. I taka ostatnia. I to były wszystkie teczki. No to teraz zeszyty. Zeszyty do muzyki. Zeszyt do polskiego. One ogólnie są tu podpisane. Ja je wzięłam, bo są z grubą okładką. Ja lubię z grubą okładką. I pierwszy raz nie wybrałam dużych zeszytów. A5, A4 zawsze wybieram. Te. Polski też takie coś ma. Ej! Jak ja nie patrzę, jak jest... Dziękuję! Mam tu wszystko! Kurwa, pierwiastki! Powiedzmy, że wszystko zrozumiałam z tej chwili. No i ja nie miałam... O Jezus Maria... Jezu, nie, nie! Już zepsułam zeszyt! To jest akurat do niemieckiego. Niemiecki. Taki nudny trochę, ale lepszego nie było. Czasowniki nieregularne i czasowniki nieregularne. Okej. Wolę jednak nie wiedzieć, co tu jest. Religia. Religia nic nie ma. Mogłabym mieć jakieś modlitwy, może byłoby łatwiej. Sama sobie tutaj przepisuję. A właśnie, nie pokazywałam już tej religii, nie? Tak jest coś. Nie wiem, po co mi to. 8 zł kosztowało, bez sensu. A to 7,50. Matma była tańsza. No i co? Z matmy też coś mamy na końcu? Oczywiście, co my tu mamy? Wzory skróconego mnożenia. Oj, przyda mi się to. Geometria na płaszczyźnie, figura geometryczna, jakbym nie wiedziała. Pole, obwód, a... Co mi się przyda, bo tego nie pamiętam. Geometria w przestrzeni. Figura, pole, objętość. Potęgowanie, pierwiastkowanie. Okej. Okay. Procenty. Liczby w systemie rzymskim. Nazwy bardzo dużych liczb. Co? Milion, miliard, bilion, biliard, trylion, tryliard, kwadrylion, kwadrylion. Historia, co chcesz mi powiedzieć? A kurwa. Poczet królów polskich. Co z tego, że my mamy to na ścianie całe rozwieszone? Najważniejsze daty w historii Polski. Przed Polski i Litwą. Nie umiem znaleźć wojn. No
nawet jaką datę tam było napisane, to nie umiem znaleźć. Biologia. No i co my tu mamy w biologii? Organizmy żywe, rośliny, zwierzę. Komórka roślinna, komórka... To mi się przyda w sumie wszystko. Bo ja nic nie pamiętam, na biologii się najmniej chyba skupiłam. Geografia. Co geografia ma mi do powiedzenia? Otworzamy z drugiej strony. Bo... Geografia. Podział dziejów Ziemi na ery i okresy. Okej! Okay. Wiadomości o współrzędnych geograficznych. Super! Pojęcia geograficzne. Strefy czasowe w świecie. Okej. Okay. Fizyka! O kurde. Kinematyka, optyka, termodynamika, praca mocy, nie wiem. I ostatni język angielski, cały mi się powrócił. Mam brudną podłogę chyba. Oho, mam brudną podłogę. Dobra, angielski. Co chcesz mi powiedzieć? Czasowniki nieregularne. Jakbym nie wiedziała. Bo nie wiem. Okej, okay, wszystkie pokazałam już zeszyty. Mogę powiedzieć dalej. Plecak został. No i plecak mam oczywiście z czują. Jakby inaczej. Czuję. Mój. Ogólnie. Jakby ktoś nie wiedział, czuję na kara to jest postać z anime. Takie w skrócie, nie? Jakby ktoś nie wiedział. No i co? Chyba już wszystko pokazałam, nie? No teraz pokażę takie sklejki z bliska. Ogólnie przy tych, powiedzmy, że przybitkach zamierzam odpowiedzieć na kilka pytań do Q&A. Oczywiście nie odpowiem na wszystkie pytania, ale postaram się jak najwięcej odpowiedzieć. Gdybyś mogła być zwierzęciem, to jakim? Chyba myślę, że lisem. Skąd pomysł na nazwę kanału? Tutaj w sumie mogę wam opowiedzieć taki mini story time na temat mojego kanału i jego nazwy. Mój kanał totalnie spontanicznie został nazwany Rudix. Miałam wiele pomysłów, jak nazwać ten kanał, a bardziej propozycji typu Rudixa, Rudinia, coś tego typu. Oczywiście miało się dotyczyć mojej ksywki, którą dostałam od znajomych, Ruda. Nawet nie jestem Ruda. I takim sposobem padło na Rudix. A Rudzia to takie zdrobnienie. Z jakiego województwa jesteś? Jestem z Wielkopolski. Umiesz rozróżnić flagę Monako od Indonezji? Jasne, że umiem. No dobra, nie umiem, ale możemy wspólnie się nauczyć. Flaga Indonezji. Prostokąt podzielony na dwa poziome pasy o tej samej wielkości. Proporcje wynoszą 2 do 3. Podobna jest do flagi Monako, różni je tylko format flagi. 4 do 5 dla flagi Monako i 2 do 3 dla flagi Indonezji. Pik. 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 Chyba jednak sobie odpuszczę. W jakiej gry grasz? Szczerze, ostatnio w ogóle już nie gram w gry, ale jak już to w Roblox albo jakieś losowe na telefon. Kot czy pies? Osobiście mam psa, ale wolę koty. Ulubiony film? Nie oglądam filmów, więc nie mogę się wypowiedzieć. Czy będzie więcej serii coś w stylu Poślubiłam Heteryka? Nie mogę wam powiedzieć. W zasadzie to mogę wam powiedzieć, ale co sądzisz o Wednesday? No, ja tam na przykład czekam na drugi sezon. Matma czy historia? Angielski. A tak serio, to szczerze nie mam pojęcia. Ale angielski wciąż lepszy od tych dwóch. Wolisz hasło z pinem czy z wzorkiem? Pin i odcisk palca. Moim zdaniem wzorki to zło, dobra? Masz siostrę lub brata? Mam dwie starsze siostry. To by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję osobom, które dotarły do końca. Bye!